To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Trawa nie urośnie szybciej, jeśli ją będziesz ciągnął. Nie da się zmusić trawy do porostu. Nie tylko trawy, ale żadnych roślin nie da się zmusić. I czasami jest tak jak z bambusem, że bambus, jego okres wegetacji i takiego pobudzenia do wzrostu trwa czasem aż do 5 lat. Czyli sadzimy nasionko, 5 lat nic i później nagle wystrzeliwuje w górę, no i rośnie około 50 cm dziennie. No i z nami i z naszym rozwojem jest podobnie. Nie jesteśmy w stanie drugiej osoby pobudzić, zmusić, ciągnąć za uszy. I chociażbyśmy nie wiadomo co robili, to jeśli ta osoba nie jest gotowa i ten rozwój nie wypływa z niej, no to niestety, ale nic nie zrobimy. I czasami zdarza się tak, kiedy prowadzę jakieś sesje rozwojowe czy odczyty Kronika Kaszy, że pewne osoby mówią: wow, ja już wszystko wiem, wszystko rozumiem, już sobie układam i już zaczynam działać. Okej, są gotowe do wzrostu. A czasami jest tak, że do tych osób nic nie dociera. Ja mówię raz, mówię drugi raz, mówię to, 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 to i tamto, nic, mówię w inny sposób, nic. Dlaczego? Ponieważ ta osoba nie jest jeszcze gotowa. Jeszcze nie rozumie tego, co ja mówię. Jeszcze do niej nie dociera. I dopiero kiedy ona wewnętrznie dojrzeje, tak jak to ziarenko tego bambusa, to wtedy może wystrzelić. Więc nie miej pretensji, jeśli ktoś Cię nie rozumie. Nie zmuszaj nikogo, żadnej osoby drugiej do rozwoju, ponieważ rozwój jest kwestią indywidualną i każdy musi dojrzeć do tego rozwoju sam. I jak jest gotowy, to dzieje się magia. Jeśli nie jest gotowy, to obojętnie co byśmy zrobili, to z tego i tak nic nie będzie. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.